Jeżeli lubisz otrzymywać darmowe rzeczy, interesujesz się GTA 5 lub po prostu znasz się na samochodach, myślę, że ten event jest właśnie dla ciebie. Wejdź tutaj po więcej szczegółów. Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that said she wanted Prano. I got a girl in Toronto. Hogaty! Żebym ja mógł swoją twarz zobaczyć, czekaj, pokaż. No, L chyba. Nie, nie L. A nie F? L? What the fuck? Tribe of Hogaty, nie! To nie to! Ej! Przybiegł jakiś gównik za tobą. No to ja jestem! Nie. To jest Parazaur, on jest tego... On jest dobry? No, ej, ja się nie znam, stary. No właśnie wiem. Czekaj, jak przekręcić kamerę? A tam się kamerę? Bije Parazaur z tym. Jak przekręcić kamerę? O. No, K? K, K. K? O to ci chodzi, nie. O K. A! O Jezus! Moja morda? Poka. Ty typie. Jezu, bo zobacz na swoją. Stań obok mnie, tak, ale wiesz, odwrócony w moją stronę. Jaki ty w ogóle... Ty chyba jesteś kolarzem? Nie, wiem. Ale z Syntolem to przesadziliśmy obaj chyba. Ty to... Ja ominąłem... przepięknie. Ja ominąłem dzień nugi, słyszałem w ogóle u ciebie tego. Słyszałem u ciebie, no. Jak robiłeś screena. Tak łapię. Stary, dobra, ja jestem, kurde, na Syntolu, pyk, typie. Chodźcie dodam, czekaj, do tribe'a cię najpierw dodam. Ale to może ja cię dodam do swojego tribe'a. A już masz? Bo ja zrobiłem. A ty zrobiłeś? Jak mam to... No widzisz. Accept invitation, okej. Okay. Jesteśmy w tribe'ie? Admin. Tak, jest, bo... Nie możemy teraz sobie obrażeń zadawać, tak? Ej, chodź, tam jest mięso. No nie, czekaj, spróbuj mnie uderzyć. No... No możesz mnie bić! Ty śmieciu, chodź tu! Pobiję cię jeszcze. A co, to możemy coś zbierać? No tak, 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 tylko za... Kurde! Ej, ale wiesz co? O co chodzi no. W tej grze? O co w tej grze chodzi? No. Żebyś zabijał dinozaury i oswoił sobie najlepszego dinozaura. Aha. I później aha. Rajdował innych bazę, wow! Innych... Ej, ten, co ty ten robisz? Dinozaur mnie chciał zaatakować. Przecież on... Patrz na to. Patrz, widzisz mnie? Patrz, podchodzę do tego dinozaura. Walę go z pięści, a on co robi? Nie atakuje mnie. Żre trawę dalej? Ucieka. Aha. Jedyny chyba parazaur tak robi. Ten żółw, widzisz tego żółwia po lewo? A nie, no bo wiesz co, bo na razie moje jedyne doświadczenie z tą grą to jest ten. Wejście na single player i wpisanie aha. Fajnej komendy z takim Alpha T-Rexem, nie? Ty spotkałeś już Alpha T-Rexa? No tak. Stary, to było tak, wszedłem sobie na serwer, zobaczyłem aha. Komendę u takiego jednego youtubera, że on wpisuje. No. A nie, on tam nie wpisywał, ale widziałem właśnie, znalazłem sobie dzięki niemu tą komendę właśnie. I powiem ci, że no wpisałem i się pojawił i zabił mnie. Bo on jest dobry, wiesz? I przestałem grać wtedy i stwierdziłem, że gram tylko na multi, walić jakieś single. Dobra, gdzie idziemy? Czekaj, podstawą musimy mieć bazę przy wodzie. Nie możemy się... Znaczy, im dalej w głąb, tym więcej jest złych dinozaurów, dlatego najlepiej stworzyć sobie taką czyli pierwszą... Czyli to co? To takie bardzo miłe, ładne, takie szczerzące zęby dinozaury są przy wodzie, a te niedobre nie mają dostępu do wody? Znaczy, ten widziałeś tego z grzebieniem, nie? No. To jest spinozaur... nie, oglądałeś Jurassic Park trójkę? Trójkę? W sensie no. To najnowsze? Nie, to jest oglądałem czwórka. Te stare Jurassic. No właśnie to w trzeciej części było tak, że spinozaur, właśnie tamten kolega walczył z T-Rexem. No, ja sobie niedawno oglądałem. Właśnie, pozbieraj surowce. Kamienie pozbieramy. Zbieram. Aha. A co jeszcze można zbierać, jeżeli chodzi o ręce? W sensie, jak nie mam itemu. Drzewo, patrz, podchodzisz do drzewa i bijesz to drzewo. Jakby ci coś zrobiło. Oh my God. Ej, czemu mnie walnąłeś mnie, typie? Nie walnąłem cię. Walnąłeś, patrz, pyk. Ty, typie, bijesz mnie. No. Biłeś mnie. No, po prostu to takie dźwięki masz. A nie, to ja dostaję obrażenia, no tak, jak bije drzewo. Kurde, no, ale realistyczna gra. No, mój ci, realizm w prawdziwości. Tego... Jak uderzyłem kiedyś w drzewo ręką, to mnie ręka cała bolała, normalnie też krwawiła. I powiem ci, że ja tak biłem teraz długo w drzewo, że mnie też boli teraz ręka. Ej, tak ja już mam połowę ten chapców. A dostałeś level może? Czekaj, czy... to jest pod i, nie? Aha. Tak, mam level i w co bo tam sobie na dodać? Górze. No, na początku warto wagę dodać i HP. Waga, HP. I no. Teraz czekaj, bo mam 8 punktów. Czyli co, campfire, dobrze byłoby się nauczyć aha. Chyba, siekiereczka. I na przykład dzida, żeby bić, a nie mam już punktów, miałem tylko 8. No, za level każdy dostaje się najbardziej w HP na początku i wagę, bo te, okay. Na przykład kamień dużo naprawdę waży. Czekaj, no, ja zrobiłem ty, już tam... Ty to byś dużo kamień tu nie podniósł. W ogóle, wiesz, kogo mi przypominasz? Przypominasz kogo? Mi właśnie T-Rexa.
Taki napakowany i małe rączki. Masz tutaj kilof. Widzisz ten kilof? Nie, ja widzę paczkę. Paczkę, no tak, to jest paczka, to jest od kuriera specjalnie. Dobra, okej, okay, odbieram od kuriera paczkę. Jezu, moja morda. Ale to mi przypomina taką zabawkę jakąś, kurde, tam moja twarz. Twoja zabawka. Takie fajne miałeś zabawki, kurde. No właśnie, tak. Super czekaj, zabawki. Tu? Nie, to jest głowa. No tak. Chodź, zapolujemy na pierwszego twojego dinozaura. Dobra, chodź. Masz kilof? A to nie będzie Dodo? Pierwszy? Nie. Słyszałem, że tak. Dodo zawsze jest pierwszym dinozaurem. No, zabijemy to jest plujek? Tego. No tak, plujek. On, uważaj, on atakuje. I z niego mięso będzie. No, albo, ale czekaj, bardzo ty go zabijesz. Szybko obracam tym. Ła, dostałem od ciebie! No właśnie, ja nie chcę cię bić. Ty, ja mam plujną. Dobra, czekam aż go zabijesz, musisz sam to zrobić. W ogóle z tej albo kamery dobra. Jest ciulowo tak trochę z tej kamery. A ty tak z daleka bijesz? Okej, okay, zabiliśmy go i teraz bijąc go dokładnie dostajesz surowce. Dostajesz mięso i skórę. A ja go dalej biję w ogóle? Czy... No przecież już zebrałeś z niego surowce, aha. Tak? Tak. Czy u ciebie jest nadal? Nie, u mnie nie mogę. No właśnie, no bo zniknął, bo go w niego napierdzielałeś. Ej, nie, bo mi się wydaje, że perspektywa jest taka strasznie bliska na tej kamerze pierwszoosobowej. Normalna jest. No taka bliska strasznie, Imo. Nie wiem. Opinion. Właśnie, i za pomocą... Masz kilof, prawda, w ręce, czy nie masz? Mam wow. Kilof. Ale drzewa! Co jest? Mi się zbagowały. Tak fajnie, tak jakbym coś jak brał. Fajnie? No jakbym brał jakiś ej, co to, dziwny... patrz, jakiś niedźwiedź idzie, czy jakiś gówniks? No to co jest ten, świniak. Aha, to jest z niego jest naprawdę dużo mięsa, ale problemem z nim jest to, że tak jak zabić. Parazaur... Nie, patrz, uderzę go, to on zaczyna uciekać, dlatego chodź go... Bigo. Bo z niego będzie naprawdę dużo... Aha. Okej, okay, spoko. A on nie powinien zaraz srać, czy coś? I... Może się zbagować w skalę na przykład, co by było całkiem spoko. No kurde, typie, ale co, no nie, on nie powinien być tak szybki. Przecież oglądałem filmik u ciebie, jak biegłeś na świniaku i on co chwilę srał i nie mógł długo biegać. Ja nie miałem świniaka? No, wyścig robiłeś. Aha, ale to... Aha, na tym, no rzeczywiście, to co chwilę kupę robię. No właśnie, no to przecież to co, jak on o, chce biegać? O, zbagował się. Pyk, właśnie typie. O tym. No! Czekaj, czekaj, bo tu jest... To ten go dokończy z grzebieniem. No. Właśnie, czyli... Ten zły gównik z grzebieniem. A fajny kolor ma, jest często spotykany... Taki biały? Jakiś taki, no, taki zielony fajny, jest bardziej no. Spotykany brązowy, a tu jest taki... Brązowy, nie, kupa. Fajny. Dobra, masz jakieś te rzeczy? Nie, nie masz rzeczy. Mam tak, 7 drewna, 25 tacza, ile tego dalej, czekaj. Tu mam Hunter Hat Skin? Co mam z tym zrobić niby? Czemu ty masz Hunter Hat Skin, a ja nie mam? You can use this to skin the appearance of a helmet or hat. Provides no. Zał sobie ten hełm. I mam hełm. Parazaur Arc Founder, tak. Coś tam. Siodło. No, masz na ale Parazaura? Nie mogę założyć Hunter Hat Skina, dopóki nie mam jakiegoś nakrycia głowy, nie? Bo to jest skin. Aha, no dobra, czyli tak, potrzebujesz fiber i podejdź tutaj sobie czy do tego. Mam dinoglasses skin, lol. No, możesz dinozaurowi założyć okulary później, lol, jak go mam swoisz. 24 kamienie, 8 mięcha. Właśnie, musimy mięcho jak ty ubiec. Zrobiłeś sobie tą ubranie? No właśnie, chcę ci powiedzieć. Wiesz co ci powiem? Mam taki co? Na lewo dziwny znacznik, gdzie... A, krew mi ucieka, może? Nie, taki coś... płomyczek masz? To, no, coś takiego. Że jesteś rozpalony. Jestem... I'm że hot. Jesteś gorący, no. I'm hot. Czekaj, gdzie się robiło ubranie, czy coś? Ile masz fibru? Fiber. To są te gałązki takie. A skąd je mam mieć? No właśnie, typie? Podejdź do krzaków, tutaj masz krzaki. No. I naciskaj E. I zbiera ci właśnie te berry, jagódki i fiber. I tego trzeba naprawdę dużo uzbierać. Pierwszą rzecz, którą w sumie się robi w arku jest... To nic nie zebrałem chyba. No, ale podchodzisz i naciskasz E. No, naciskam przecież, chyba że już zebrałeś wszystko kompletnie. No nie, no podchodzisz do krzaczka i naciskasz E. O, dostałem level. No, o, do tego tutaj krzaczka, zobacz. No, podejdź do krzaczka i E. On powinien ci ręką zbierać to. No właśnie, nie zbiera, a mam kilo odłożyć? No tak. A, no. A, to nie powiedziałem, myślałem, że to jest oczywiste. No ale przecież trzymam kilo w jednej ręce, to co, drugą nie mogę zbierać? No nie, no bo to jest ciężki kilo. I widzisz to, ten laser z nieba? No. Tutaj? A jego spójrz... tu nie było wcześniej? No tak, no bo to jest, losowo się pojawia coś takiego na mapie.
I spójrz na górę i zobaczysz, że tam jest tak jakby, no. I to spada na ziemię. I z tego będzie lód. Będzie jakiś drop, wow! Będą jakieś przedmioty. To fajne, jest świniak. Właśnie, to jest ten sam świniak. Czekaj, to jak się tworzy teraz? Jeszcze raz mi wytłumacz, jak mam ten fiber. Bierzesz i dodajesz sobie punkty właśnie, żeby odblokować no ten tak. armor. I teraz bierzesz, tam masz inventory items i obok masz drugą zakładkę. Widzisz to? Po lewo, jak bierzesz i. Masz te swoje rzeczy, na górze masz inventory items. A, craft table, okej. Okay. Dokładnie. I wybierasz sobie tą zbroję. Cloth shift. Kurczę, shift. A nie, shirt, kurczę, źle przeczytałem. Prawie, ale a to spokojnie. Dlatego, że nie potrafię czytać po angielsku. No, brytyjski. Czekaj, potrzebny jest tutaj. Aha, okej, okay, dobra. Już zakładam. O, mam koszuleńkę, stary, patrz. A nie masz jeszcze tego. Sexy. Nie masz jeszcze spodni, ja ci może zrobię spodnie. Czekaj, ja zaraz, może aha, co sam sobie zrobisz, okej, okay, to spoko. Możliwe, że sobie zrobię, zaraz zobaczę, zaraz ci powiem, czy spodnie, nie, coś, 50 fiber, a ja mam tylko 26. No, to trzeba pozbierać. Fiber? No, tutaj tego mogę zbierać? No, nieskończoność, te krzaki się rosną. I to w krzakach ten fiber jest cały czas? No, w krzakach jest fiber, a chcę ci pokazać kolejne bardzo wartościowe surowce. O, zobacz co jest na ziemi już, na tym laserze. Co jest na ziemi? No, laser. What the fuck? No, już się pojawiło. I co to ma być? No właśnie nie wiem, czy będziemy mogli to otworzyć, czy to jest od jakiegoś poziomu. Już mi się spodnie robią, wiesz, trzeba ukryć to, że nie robiłem, że ominąłem dzień nóg, no, co tu dużo mówić. Ominąłem go, nie będę kłamał, że nie. Dobra, mam spodnie. Co było? Level up is available, access inventory to apply it. Dzień dobry. Co, pirania cię jakaś żre chyba? No, pirania mnie żarła i miałem laga. I co? Możemy to otworzyć, 45 nie? level, 45 level jest potrzebny niestety. Ty masz czwarty level, nie wiem czy widzisz. No, chyba tak, widocznie. Dobra, masz kill off, czy nie masz? Mam przecież kill off. Dobra, pokażę ci resztę surowcy. Tu masz piranie, z piraniami nie zadzieraj, bo... No piranie są złe, nie? No, oczywiście, musiał. Aha, one są martwe! Nie! Okej. Okay. Zbagowane. Dobra. Coś mówiłeś? Z piranią nie zadzieraj? Czekaj, tu jest druga. No, dawaj. Tylko żeby nas... Uważaj! Wow, nie możesz... wypłynąłem! Ty, ona mi u mnie wypłynę... U mnie no. wypłynęła! No, u mnie są w domku! What the fuck? Latającą piranię mam, ty też? Ej, latę, no, bez o, kitu. Wróciły, u mnie wróciły. Ej, ale teraz kawałek wrzucić, tylko latające piranie na YouTube'a od razu. No. Latające piranie? Latające piranie. O, znowu. Znowu zaczyna latać? No. On jakiś chyba na mocarzu. Piranie na mocarzu, no. Bez kitu. Ty, one są jakieś takie Gośka trochę... do ciebie płynie, uciekaj. Jakiś very aggressive. Dobra, zabijmy ją. Dead, you are dead, my friend pirania. Okej, okay, masz mięso. No, you, mięso. You killed mega pirania i mi się pokazał taki, wiesz, z książki kawałek jakby. Aha, że ten... po prostu wiesz, czym jest pirania teraz, o. A, no. Wow, a mi przywaliła. O, kwaśny! Cofnij. Ty, ale ja jestem oślepiony. Ale biegnie chyba, tak? Dostaje po ryju ode mnie właśnie, o fuck. Ja nie wiem, pirania go żre chyba po dupie. A no, z dobra. Z piraniem się żrą, dobra, chodź. No właśnie, uciekaj. A jak stąd. Jestem rozpalony, to co ja w ogóle potrzebuję? Potrzebujesz sobie odporność. Odporność sobie podreperować. Ale dobra, patrz, sposób. Podchodzisz do kamienia, bijesz kamień. Ze swojego kill-offa, tak? Bijesz? Biję. Okej, okay, dostajesz jak się rozłupał? No. Na takie tekstury głupie. No i znikają te tekstury. Na małe kamyczki. Podchodzisz do drzewa i to samo masz. Dostajesz tacza i dostajesz wood. A no bo to teraz jest tak, że chyba jak się czymś innym niszczy, nie? No. To się dostaje inne te rzeczy z drzewa, nie? Jak się siekierą i kill-offem bije, to inne rzeczy wyskakują. Dokładnie tak. I teraz jeżeli wezmę sobie siekierkę, stworzę... Widzisz, nauczyłem się to z twoich filmów, kurczę. Więc... Lotar uczy i bawi? Nie, tylko nie. I jak toporkiem weźmiesz, to sobie drewno. Czekaj, który hyberys nie można było jeść? Tak, dobra, inaczej, które możesz jeść? Możesz jeść amarbery. A weź mi zrób toporek, chociaż czekaj, ile mi brakuje? Flinta mi brakuje, mam zero. Zrobię ci. Już ci robię. Znaczy, flinta? No, flinta to mogę. Którą mogę zeżrzeć? Możesz jeść tak.
Tinto, czyli te czerwone, Amar. Tinto, dobre. Żółte, czerwone. Żółto. I te fioletowe, ale te Mejo Berry. Niebieskie wyglądają najlepiej do zjedzenia. O, i niebieskie też możesz jeść, masz rację. No, a niebieskie to nie były Mejo? Nie, Mejo to były fioletowe. I te mi Mejo, czy Mejo, no. Oswaja się dinozaury roślinożerne. To są narkotyki. Narkotyki są czarne. Masz narkotyki, czy nie? Nie masz narkotyków czarnych? Nie, ja nie biorę. Idź ode mnie. Weź, chodź, mnie. Dam ci. Dobry temacik, dobry, kolega. Chodź. Patrz, proszę bardzo, spróbuj. Czekaj. Naprawdę. Biorę, widzieliście ludzie, biorę narkotyki od Flotara. Proszę, weź je. Są naprawdę dobre. Tak? Nie, no, weź je. I tak patrzę na twoją postać teraz, nie? Takie rączki małe. Weź je, są naprawdę weź je. Dobre. Ta, ale, mówię ci. Ej, ale mogę je wziąć? Ekologiczne są, spokojnie. Za darmo? Pierwsza partia za darmo. 100% czyste? Czyściutkie. Dobra, wziąłem. O, dobrze. O, zaraz, kryminalne na ziemię, ukrytym tajniakiem. Halo policja, proszę przyjechać. 997. I patrz, chodź, zrobimy sobie pierwszą chatkę. Chodź, taką zrobimy. Małą chatkę. Weź a ty to... mi dałeś w końcu, nie dałeś mi siekiery. Tak, muszę rozumieć. Obiecałeś mi siekierę i nie dotrzymałeś słowa. Już dotrzymałem. No to teraz. Myślisz, że co, ja teraz ci uwierzę? Teraz chodź, zbudujemy sobie domek. Zbudujemy tak. sobie domek. W ogóle szybko ściąłeś to drzewo. No bo to było takie, wiesz, drzewo. Rozumiesz. Yeah, takie. Level up! Co miałem sobie ten zwiększyć? Helfa, waga, aha, jeżeli nie chcesz, żeby, znaczy masz mniejsze prawdopodobieństwo, że... Jestem ogrzany, to co? Że będziesz ogrzany, to czekajcie, jak to się nazywa? Fortitude? Okej. No problem. Dobra, gdzie robimy sobie domek, chodź. Tak jak może mówiłeś, zróbmy go przy, no, wodzie, nie? Skoro tylko... są miluśkie dinozaury. Tylko chodź tam. Oprócz tego jednego. Stronę. Czekaj, bo nie wiem, gdzie ty pobiegłeś. Tu jestem. Okej, okay, widzę cię. Cały czas zamaskowałeś tutaj. Się troszeczkę, wiesz. Palnąć cię z toporka? Już zaraz ty nie dostał, ja biegnę z tyłu. A w sumie. Ale mogę się... Wow, myślałem, że chcesz mnie zaatakować. Widzisz, po... typu, nie wiem, czemu, co ten spinozaur tutaj robi. Rzadko można spotkać. On się bije z piranią. To jest, ale nie, ładny jest. Się bije. Ej, ale ładny jest, kurde, z tym białym tym, nie? No. To biały jest... grzebień taki. On się bije z dwoma żółwiami? Albo z jednym żółwiem? Chyba, z dwoma żółwiami. Chyba przegra. Powiem ci, żółwie potrafią przypierdzielić. Skąd hajda można złapać? Z dinozaurów, patrz, na przykład tu jest stegozaur, nie? Po prawo. Prawo. O, tu jest tego zaraz. Ale on jest grzeczny, czemu go chcesz bić? No tak, znaczy jeżeli go uderzysz, to on nie będzie już grzeczny, nie? Aha. O, a tu jest, możesz go sobie zabić. Ale to tylko armię bym zrobił z niego. Kurde. Żartowałem, mały świeciu, gin, jestem większy od ciebie. Jest na dużym level, także da. Pamiętajcie, dużo mniejszy zawsze ginie od większego. Kurde. Takie są prawa dżungli. Dokładnie, added rough hide. Aaaa. O, a to jest hide? Kupa. Czyli mogę się ukryć? Haha, znalazłem ukrycie. No, z nich właśnie leci ukrycie. I to jest taka peleryna niewidka, jak z Harry'ego Pottera. Kurczę, jednak ten angielski to dobry. No, dobrze właśnie. Czekaj, przydaje się zrobiłem angielski. Sobie tego, zrobiłem sobie water skina na wodę. No właśnie, i chcesz wiedzieć, jak go napełniać? Do wody wchodzisz i klikasz. No, a to ci przecież mówiłem chyba kiedyś, niedawno. Na twoim filmie czasem. Mówiłeś. Tak? Co to jest w ogóle? No to jest kupa. Tego stegozaura właśnie. Klękasz do kupy? Nawet ją podniosę. Jezu, śmierdzisz, odejdź. Ale to tam jest dodo. Chodź, zabijemy jeszcze jednego dodo. Tu jest żółw. Nie, żółwia, nie. Żółwie są posrane. One wyglądają jak gówna, Ninja nie? Ninja Turtles. Możemy go... Ej, 40 pa. Uderzyłem go. Zobacz, jak będzie bieg za nami fajnie. Za tobą chciałeś powiedzieć. No tak, w sumie. Rzuci się na mnie, no teraz biegnie też za tobą. Ale one są mocne. Czemu bijesz te małe, dodo? Dodo śmieciu, chodź. Czekaj. Wydawało mi się, że to dodo jest kogoś, więc... Aha, rozumiem. To chodź, pokażę ci dobre miejsce na dom. Ja tu kraftuję itemki. Albo nie kraftuję. Okej, nieważne, nie kraftuję już. A wodę? Kiedy weźmiemy wodę? Jak ty chcesz mi dobre miejsce pokazać na dom? Halo, gdzie jesteś? Dzień dobry.
To się patrzę w ziemię, zbieram itemki. A mnie znowu zlagowało. Tak? No, neta mi chyba wywaliła. Widzę żółwik, okej. No, 56. Kurde, jakie te żółwie mają duże levele. 12, o, tego moglibyśmy jeszcze zabić. Dobra. Jest woda! No tak, no, no dlatego tu nas podwodziłem. Wiesz, co oznacza, że są dwa dodo? Jakbyśmy je z ręki, chodź oswoimy sobie dodo. A można kraftować i chodzić w tym samym momencie? Tak, tylko wtedy wolniej biegasz, idziesz. Aha. Okej. Jeżeli chcesz oswoić dodo... Czekaj, już idę, tylko założę sobie buty i rękawiczki. Aha, już sobie zrobiłeś, o kurde. Stary. Dodo są roślinożerne, czy nie? Chyba jo. No, dałem mu... O jest, dobra, widzisz, się oswaja. Ten pasek, tak. Pierwszy, podświetl sobie go. Masz go podświetlonego? No widzę. Fioletowy oznacza, że jest nieprzytomny, no, tak, i spada, widzę. To i trzeba mu dawać narkotyki. Wow, you have tempted Dodo. No, oswoiłeś właśnie Dodo. To ja oswoiłem, przecież to twój. Masz go w prezencie. I co mam zrobić, Wiodoser? Aha, to mi pokazuje. No. Name your tame Dodo. Jak nazwać swojego Dodo? Nie mam pojęcia, to proszę, nazwij tego Dodo. Nazwę go... No. Tekkry. O, Tek to mi się kojarzy z CS-em, to pewnie tym się inspirowałeś, Tekrys, nie? Tekrys, będzie Tekrys. Tekrys z dużym S. Okay. Tekry S, tak jak Kenny S. O, mówiłem, że coś z CS-em będzie. Proszę także bardzo, Tekrys jak Kenny S, więc co mogę z nim zrobić teraz? On będzie za tobą chodził, jak taki piesek posłuszny. Chodź tutaj. Access inventory, mogę go truć jeszcze narkotykami? Znaczy nie, już nie potrzeba. A mogę narkotyków mu dać do inwentory narkotyki, żeby mi je nosił po prostu? Tak, bez że jak problemu. Mnie psiarnia złapie, to jakby co mówię, ej, to ten Dodo! Ma to ten Dodo, ja nic nie miałem z tym dokładnie wspólnego. To access inventory, czekaj, to mu coś dam, może trochę drewna niech mi nosi. O, właśnie zrobił kupę. Posprzątaj po nim, to jest twój Dodo. Czekaj, gdzie jest Dodo inventory? Tam. Ma 50 tego, może że nosi. Stary, to ty mi będziesz nosił kamyki i drewno? Śmieciu? Murzynie? Ja bym chciał jeszcze oswoić Dodo. Chodź. Czekaj, ale nie wiem, czy ty go przeciążyłeś. Jak go że ma 50 tam. 36 na 50. No. Tak, ale dobra, chodź, idziemy, zejdźmy tutaj na dół. A mogę go zawołać? Którym przyciskiem? U. Nie, J. O, J i będzie za tobą bieg, a U tak jakby mówisz, żeby chodź, nie biegł Dodo za tobą. No, ty go przeciążyłeś, naprawdę. 36 na 50 tylko, no, ruszył się. Ale, no właśnie, on będzie szedł, ale będzie szedł powoli, widzisz? No ale 36 na 50 to nie jest 51 na 50, żeby był przeciążony. No to, ale on jest bliski przeciążony. Blisko przeciążony. 36 na 50, stary? No. Ty jeszcze masz Dodo, weź se. No właśnie, wezmę go. Chcesz mieć wyższego levelowego? Nie, ten sam level. I aby oswoić dinozaura przynajmniej na początku, musisz w niego naparzać rękoma, weź teraz go otwórz. Podejdź do niego, Ty musisz oswoić tego dinozaura. To co mi oswajać ci drugi? Ale żebyś wiedział jak. Bierzesz E na niego. No. I wsadzasz mu jagódki. Na przykład te które ja wsadziłem. Narko maksymalnie? Nie, narko. Tylko te mejo. No. No i co? Wszystkie rzucam na niego. No i już masz, widzisz, bo tu jest szybkie no tamowanie. No to ty go se weź. No tak, no wezmę go. You have tempted Dodo. PDK. Co ty na to? Na taką nazwę? Okay. PDK. I czemu on ma serduszko takie? No bo mnie kocha. Twój też ma serduszko. Chodź tu. Jak mu chciałem przywołać? Ty jesteś normalny? A nacisnąłem kontrol. Nacisnąłem kontrol. No tak, ale kontrol też się bije. A myślisz, że ja wiem? No też w sumie nie wiedziałem. Dobra. A jak mogę go uleczyć? On się sam uleczy. Aha, słuchaj, okay. On ma zranione, złamane serce teraz. Patrz także tu. Jakiś 44-poziomowy to jest piłka, a to nie atakuje. Tym, się tym można grać w piłkę. Chodź, weźmy to. Dobra. Z tego jest naprawdę masa fajnych surowców, także warto to zabijać. No tylko jest minusem to, że to tak jakby ucieka, wiesz o co chodzi. Nie wiem jak to. Bijesz to? Tak. Właśnie. O, najpierw żeby to się... O! Ty no, czy chciałeś drzewo? Serio? No. O, pięknie. Gin, śmieciuk się. Jest! Jest! Wow! Dostałeś coś z niego, czy nie? Dosier mi tylko wyleciał. No to weź go ponapierdzielaj tym, żebyś wiedział, co z niego wyleci. Dwowój! Chityna! I, no, chityna. A chityna a jest to jest na dobrą pancerz zbroję. Pamiętam z tego, z Morrowinda, że była chitynowa zbroja.
A strażnicy mieli hity nową zbroję? Mieli niektórzy. No ja pamiętam, zabiłem strażników na kodach, żeby mieć tą. Czekaj, bo ja chcę napełnić ten... A właśnie, ja umieram z głodu! Ja jadłem moje te jagódki. No właśnie, ja zapomniałem o tym. Dobra, bo ja mam mnóstwo jedzenia, chodź sobie zrobimy gdzieś taki obóz, na przykład tutaj. To zróbmy sobie obóz! Patrz, no chodź, flotarek, zróbmy go! Idzie triceratops. Czekaj, tak? Nie, to jest. Triceratops. Tak. Mi się skojarzyło z T-Rexem i tak. Powiedziałem dobrze! Ja no. Jeden, którego kojarzę, bo go ten miał. Niebieski nęczek. Serio? Był triceratops, tygrys szablozębny, tyranozaur. Pozbieraj surowce na dom. O, jeszcze był pterodaktyl! Ja pterodaktyla kojarzę, ale nie wiem, który z tych Power Rangersów go miał. Różowa chyba. Serio? O Jezu.